Witam was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Minecrafta, naszym serwerze ekipowym, na którym gramy sobie z ekipą właśnie eee, chciałbym wam pokazać, co się po prostu zmieniło od ostatniego odcinka, ponieważ ostatni odcinek był openingiem część Cubów, jeszcze poprzedni był takim oprowadzaniem właśnie po tym co jak to wszystko właśnie wygląda. Więc tak, jeśli o to chodzi, eee, to przenios, musiałem się przenieść niestety mam taki problem z bitrate'em ponieważ eee, w bazie zaczął mi spadać eee, w naszej tam bazie zaczął mi spadać bitrate na streamach. Przez to musiałem się przeprowadzić i przeprowadziłem się tutaj. Na takie miejsce. No, tutaj nie ma drzwi nie zwracajcie na to uwagi. W to tak to się prezentuje. Jest to portal do właśnie świata tego, na którym nagrywaliśmy część Cuby. Jest e, tutaj niebo. E, portal do nieba. Tutaj jest też taka prowizoryczna również szklarnia. Tu w sumie możemy sobie zebrać. Nie wiem od czego mam efekt e, tego, że woda zamienia się w lód. E, jak po nim chodzę i trochę przypał. Trochę mi się to nie podoba, bo przez to to mi troszkę niszczy cały kontekst tego, tej farmy. Dobra, muszę to zniszczyć coś. No i dobra, co tu się zmieniło takiego jakoś bardzo? Właśnie tak jak mówię, tutaj jest szklarnia, tutaj są te portale do właśnie tych światów. W środku jak to się prezentuje? W środku nic w skrzynkach nie mamy, ponieważ zrobiłem tutaj sobie magazyn. Magazyn wygląda w taki sposób. Póki co nie mam tutaj bardzo dużo rzeczy, ale myślę, że jest póki co wystarczająco. Troszkę sobie tutaj pokopałem, ogólnie wygląda całkiem spoko uważam. Tutaj zrobiliśmy sobie farmę Magic Cropsów, to możemy sobie zebrać, tych, infe tych Inferium Seedsów, nie Magic Cropsów tylko te Seeds ogólnie, Inferium itd. No i tak, tutaj jest kolejne pomieszczenie, które jeszcze sobie nie wybudowałem. Jeszcze nie wygląda to jakoś dobrze, ponieważ jeszcze zastanawiam się, co tutaj można wybudować, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ogólnie to tak, w tym momencie tepniemy się do... Wyjścia z kopalni ogólnie, do tej starej bazy mojej W sumie dawno tutaj nie byłem, ponieważ po prostu tak jak mówiłem Nie mogę tutaj wracać jakoś bardzo Nie mogę po prostu tutaj się teleportować na streamach, ponieważ po prostu spadam, zaczęła mi spadać bitrate i tyle e, Tutaj mam te wszystkie rzeczy ze skrzynek moich Myślę, że potem to przeniosę sobie jeszcze, weźmy tego glowstone'a, bo zaraz ja ktoś ukradnie i tyle z tego będzie e, Dobra, myślę, że potem kiedyś sobie to przeniosę po prostu No i okej, okay, jak to się tutaj prezentuje, tutaj jest ta ściana donatorów tutaj została. No i tak, tutaj się prezentuje to w ten sposób. Widzę, że tutaj nieźle Kevin zbudował, W sumie dla mnie, to też jest, dla mnie to też jest nowość, bo w sumie tutaj dawno nie byłem. Nie wiem, jak to wszystko wygląda. Tutaj się jakoś bardzo dużo nie zmieniło. Tutaj, jak były, były tutaj owce i świnie, to tak dalej są. Tylko, że jest ich trochę dużo. A owce są różnokolorowe jeszcze są kurczaki. No, więc tak to tutaj się prezentuje. No i tak, przejdziemy sobie tam na drugą stronę, ponieważ tam powinno być więcej rzeczy, które się zmieniło. E, więc tak, tutaj jest dom WGZ, zaraz tam się przejdziemy, zaraz zobaczymy, jak to u niego wygląda. Póki co tutaj tak się prezentuje. Tutaj widzę, że, WG że Kevin zrobił tutaj taką prowizoryczną, póki co. Prowizoryczny magazyn. Zobaczmy co tam na górze się, jak to się prezentuje. Tutaj akurat jeszcze byłem, po tych schodach wchodziłem, ale dalej już tam nie patrzyłem co jest. Zjedzmy sobie tutaj troszkę tego pork chopa i zobaczmy sobie, jak tutaj się to prezentuje. No powiem, że wygląda całkiem spoko ogólnie. Tutaj jest, widzę, ten balkonik, tutaj jest. Yy, tutaj można sobie to... O nie, to są te kwiatki teleportujące, które tutaj postawił. No nie wierzę, postawić takie kwiatki. Dobra, no i tutaj jest po prostu daszek. Okej, okay, no to spoko. No jakoś tutaj, jakoś bardzo jeszcze się Kevin nie rozbudował. Zobaczmy jak się prezentuje domek WGZ-a. Tutaj widzę, zrobił sobie jeszcze ma dziurę tutaj taką. Całkiem <laughs> śmieszne ogólnie, bo... Nie zamknął sobie po prostu tutaj tego terenu. Eee, nie śmieszne, bo dziura, hahaha. Ha, ha, e, z kojarzenia? Eee, dobra, więc tak. No, tutaj sobie możemy zejść do jego domku, wejdźmy sobie. Jeszcze u niego nie byłem ani razu. Mm, tutaj też ma swoją ścianę. Yy, o go nie będziemy. No, tutaj nie o to w tym chodzi. To WGZ jest zawodowym kradziejem. Bo, że tak, tutaj są obrazy. Podobno, o, przy jednym obrazie właśnie jest takie tajne przejście, a przy drugim. Drugim chyba nie ma tajnego przejścia. A nie, jednak jest, ale tutaj jest takie ten. No, ogólnie, że jeszcze tutaj się nic jakoś bardzo nie zbudował. Wiem, że, wiem, że za obrazem miał tajne przejście, bo mi każdy mówił A bo WGZ bo przejście za tym, za obrazem Tutaj też go nie będziemy okradać, nie ma sensu a tutaj widzę ma wielki portal do netheru Spoko, tutaj ma też jakiś swój początkowy magazyn Spoko, prezentuje się to całkiem fajnie Okej, okay. ja jeszcze tam i póki jeszcze było spoko z bitrate'em To zbudowałem sobie również, bardziej tego wam nie pokazałem Pokażę wam co zbudowałem jeszcze w, te, w tym czasie po prostu Mm, u mnie w bazie, Bo Tutaj to wszystko widzieliście. Tutaj są te marchewki, w możemy trochę tych marchewek zebrać, ponieważ przyda mi się też do mojego pola, żeby sobie schować właśnie yy, trochę marchewek czyli żeby sobie posadzić resztę, wypełnić całą szklarnię marchewkami. Ok, myślę, że tyle powinno starczyć. Tutaj rozwalmy to, żeby nie było to lodem. Yy, no i okej, okay. przejdziemy się teraz do mojego domu. No i w podziemiach też trochę sobie zbudowałem. Ponieważ no miałem nadzieję, że kurde będzie to fajnie wyglądało, że nie będzie żadnych problemów, a jednak tutaj masz masz Babo placek no, i tak to właśnie wyszło, że musiałem się przeprowadzić. Tak, tak tutaj prezentuje się magazyn. Tak troszkę taki niekompletny magazyn, bo w sumie to właśnie yy, nie, nie zdążyłem go skończyć. Tutaj mamy zejście, tutaj takie fajne, bardzo mi się podoba. Akurat Akurat uważam, że te podziemia zrobiłem bardzo fajnie i bardzo mi się podobają ten styl, w którym robiłem te podziemia. To jest portal do netheru, taki to styl nederowy, właśnie tutaj nederbliki. No i to jest przejście takie. Oj, aż mój pies zaczął szczekać wspaniale. No nie, no serio? Teraz będziesz czekał, Bobik? Na, kurde, nagrywam ten odcinek ciągiem, nie chcę go wycinać, nie chcę go ciąć. Kurde, dlatego Bobik, uspokój się. Bobik! Kurde! No. Ja się no, Na Narunek chyba nie. E, dobra, więc tak, tutaj ogólnie... Bobik! No. Wiecie jak, jak, jak są psy. Dobra, tutaj miała być ogólnie farma brodawek, ale w końcu nie znalazłem żadnych brodawek, więc farmy tutaj nie ma póki co. Tutaj jest kolejne zejście. E, tutaj planowałem też sobie jakąś nową rzecz wybudować, no ale ponieważ po prostu się zaczęło psuć, zaczął mi się przez bitrate, musiałem się przenieść. Tak do tego pomieszczenia nie skończyłem. No i tak to się tutaj prezentuje, tak naprawdę jeśli chodzi o zmiany to jest chyba tyle. Ogólnie też chciałbym Was zaprosić na streamy, które się odbywają właśnie koło godziny. Około yy, godziny 10 codziennie oraz yy, wieczorkiem koło 19. Teraz, akurat, kiedy wrzucam ten odcinek, jestem we Wrocławiu, więc yy, dzisiaj streamków nie ma, ale jutro już możecie się streamów spodziewać. Jak wejdziecie sobie na yy, moi, moi, mój kanał, na kartę społeczności, tam będziecie mogli sobie zobaczyć, kiedy właśnie yy, jest, yy, kiedy są, w, właśnie streamki oraz odcinki. No i dobra to w sumie tyle, w sumie chciałem wam pokazać co się tutaj jakoś bardzo zmieniło W sumie tyle co się, co się zmieniło tutaj na serwerku przez ten cały czas Nie zmieniło się jakoś bardzo wiele, ale uważam, że i tak serwer się rozwija, jakoś to w miarę fajnie wygląda I też dołączył Amongo, jak możecie sobie zobaczyć tam sobie jego śmierć Gra z nami teraz Kevin, właśnie WGZ, ja, Amongo oraz Kryksos no, gramy sobie póki co w piątkę, mam nadzieję, że jeszcze ktoś z ekipy się dołączy, no i tak sobie właśnie pykamy, jakoś to się reprezentuje. Więc póki co dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka, no i widzimy się w kolejnych... Kolejnych po prostu odcinkach z Minecrafta, jak i innych serii oraz na streamki również serdecznie jeszcze raz Was zapraszam. Zapraszam na koniec również do zostawienia lajka, do suba, jeśli ktoś po prostu chciałby zostać na dłużej, to polecam zasubskrybować kanał. No a ja póki co lecę i dzięki Wam wszystkim serdecznie za uwagę i cześć, cześć!